Już po raz kolejny w naszym mieście odbyło się święto animatora kultury. W tym roku prezydent Mirosław Lęk wyróżnił ludzi, którzy aktywnie działają na tym polu. Poznajmy sylwetki tegorocznych laureatów. Marta Buczkowska, laureatka Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii animator kultury. Marta Buczkowska, kobieca twarz Stowarzyszenia Dręgowie z Nadgórnej Odry. Fascynuje ją historia i historyczne odtwórstwo czasów średniowiecznych. Jest organizatorką Raciborskiego Festiwalu Średniowiecznego, którego siódma edycja w tym roku przyciągnęła do miasta ponad 400 odtwórców wczesnego średniowiecza z Polski, Czech, Słowacji, Węgier czy Ukrainy. Festiwal cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. Wpisał się w czołówkę krajowych wydarzeń o takiej tematyce, stając się jedną z wizytówek Raciborza. Laureatka swoją pasją dzieli się z dziećmi i młodzieżą, prowadząc pokazy i prelekcje o tematyce historycznej. W Raciborskim Centrum Kultury kieruje zajęciami średniowiecznymi, organizuje nocne obozowiska. Udziela się także charytatywnie, jest wolontariuszką akcji Szlachetna Paczka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spełnia się także w muzyce, jest wokalistką w zespole metalowym Korpus. Janina Kilanowska, laureatka Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii animator kultury. Janina Kilanowska, bibliotekarz z 20-letnim stażem, równą miłością darzy książki i ludzi. By zachęcić do czytelnictwa, szuka nowych, atrakcyjnych form prowadzenia lekcji bibliotecznych. Jej znakiem rozpoznawczym są prace plastyczne. Prowadzone przez nią warsztaty cieszą się dużym zainteresowaniem i spotykają się z entuzjazmem zarówno ze strony dzieci, jak i ich rodziców. Laureatka chętnie dzieli się swoją pomysłowością, kreatywnością i zdolnościami, tworząc dekoracje i inscenizacje do dużych bibliotecznych imprez i spotkań z czytelnikami, takich jak Lato z Biblioteką, Noc z Andersenem czy Narodowe Czytanie. Janina Kilanowska przygotowuje ponadto wystawy prac plastycznych w Galerii Gawra, a także prowadzi biblioteczną kronikę. Jest ambasadorem placówki również poza jej murami, angażuje się w akcje, spotkania i konkursy służące propagowaniu czytelnictwa. Wojciech Kuśnierz, Krzysztof Maryszczak, Odyseusz Olbiński. Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w kategorii animator kultury. Wspólną pasją laureatów jest muzyka elektroniczna. To z niej narodził się pomysł zorganizowania w Raciborzu pierwszego Intro Electronic Music Festival. Organizatorzy tego muzycznego przedsięwzięcia chcą, aby stał się on cyklicznym eventem, adresowanym nie tylko do miłośników muzyki elektronicznej, ale także osób wciąż poszukujących swojej muzycznej tożsamości. Intro Festival to nie tylko scena. Koncertom towarzyszy piknik artystyczny, odbywają się warsztaty malarskie, wystawy i kiermasze mody, a także program i animacje dla najmłodszych. W tym roku odbyła się druga edycja tego wydarzenia i ściągnęła ona na Raciborski Zamek blisko 1000 osób. Projekt Intro Electronic Music Festival to próba wypełnienia luki na mapie kulturalnej Raciborza. Festiwal poszerza muzyczną przestrzeń miasta o nowy obszar – muzyki klubowej. Uroczysta gala odbyła się w Raciborskim Centrum Kultury w piątkowy wieczór. Nie zabrakło włodarzy miasta, przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych, zaproszonych gości związanych z kulturą i samych laureatów. No, oczywiście, zadowolone jak najbardziej, ale podkreślę, że to jest sukces całej drużyny naszej, całego stowarzyszenia. Za takimi wydarzeniami wielkimi jak nasz Festiwal Średniowieczny nie stoję tylko ja. Stoi cała nasza drużyna, nasze stowarzyszenie, stąd z tego miejsca przede wszystkim też chcę im przede wszystkim podziękować za wsparcie, za współorganizację. No jest to nasz wspólny sukces. To właśnie nas nakręca nas, bo ta energia działa w dwie strony. Jeśli jest pozytywny odbiór przede wszystkim społeczeństwa, Raciborzan, to my tak jak najbardziej się też pozytywnie nastawiamy do tego i chce nam się działać więcej i dalej. Na gali pojawili się również kolejni laureaci, którzy między innymi znani są przez miłośników muzyki elektronicznej. Pomysł się wziął z tego względu, że mamy piękny zamek, zupełnie odnowiony historycznie, dziedzictwo Raciborza.
i połączony z elektroniką, właśnie z nowoczesną sztuką, z sztuką muzyki nie tyle młodzieżowej, ale elektronicznej, ale również i audiowizualnej, bo towarzyszą temu i pokazy laserów, pokazy świetlne, pokazy DJ-ów, to jest sztuka audiowizualna, która polega na animacji całego tła takiej imprezy. Oprócz tego malarze, to jest całkowicie interdyscyplinarna impreza, jeżeli chodzi o festiwal. I dopiero ona w połączeniu z, no, z taką historyczną budowlą, jaki jest zamek, czyli nowoczesność z historią, dopiero może stworzyć jakiś unikat. Pomysłodawcy Intro Electric Music Festivalu nie kryli zaskoczenia. Myślę, że kolejne edycje będą coraz lepsze i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku, żeby to... Ja prawdę mówiąc myślałem, że my taką nagrodę może zdobędziemy za kilka lat, kiedy będzie de facto naprawdę powód, bo mam nadzieję, że za 3-4 lata tutaj będziemy mieć światowej klasy jakąś gwiazdę, że festiwal, intro festiwal dojdzie do takiego momentu, gdzie no, zapełnimy na pewno cały dziedziniec, a może i powiększymy jeszcze kilka nowych scen, więc... No, ja byłem zaskoczony, że akurat teraz, podczas już drugiej edycji, zostaliśmy dostrzeżeni. Bo plan jest taki, żebyśmy zostali dostrzeżeni jeszcze bardziej za 2-3 lata. Oprócz naszych rozmówców, nagrodę z rąk prezydenta otrzymała także bibliotekarka Janina Kilanowska. W sumie wyróżniamy już chyba od wielu, wielu lat. Jak pamiętam, jeszcze kiedy byłem zastępcą prezydenta, to już były pierwsze edycje Święta Animatora Kultury. Teraz świętujemy trochę doniosłej, co najmniej od kilku lat. Zawsze zapraszamy naszych animatorów kultury najpierw na taką uroczystość, gdzie dzielimy się spostrzeżeniami z całego roku działalności kulturalnej, a później wspólnie słuchamy pięknego koncertu. Jakimi kryteriami kierowali się organizatorzy, wyłaniając laureatów? Uchwała Rady Miasta z 2011 roku, z czerwca, i regulamin, który był załącznikiem do uchwały, określiły dwie kategorie osób, które mogą być nagrodzone Nagrodą Prezydenta w dziedzinie kultury. Po pierwsze, czy pierwsza kategoria to twórca, czyli szczególna osobowość artystyczna, której działalność, dzieła mają szczególne walory artystyczne, i animator kultury, a więc osoba, która propaguje kulturę, rozwija, działa na rzecz kultury i ludzi kultury. W tym roku w zasadzie nagród artystycznych typowych nie było, są za to animatorzy kultury. W 2011 roku uchwałą Rady Miasta prezydent Raciborza został zobligowany do tego, żeby raz w roku przyznawać nagrody w dziedzinie kultury, a więc kolejna gala dla krzewiących kulturę w naszym mieście już za rok.